kim był Mohamed Youssef Abdulaziz, który zabił 4 żołnierzy w USA? Mohamed Youssef Abdulaziz był opisywany przez przyjaciół jako normalny facet, który lubił sporty walki. W przeszłości raz zdarzyło mu się prowadzić pod wpływem alkoholu. Poza tym nie miał innych zatargów z prawem. Przyjaciele pamiętają go jako zabawnego, miłego i pomocnego. Abdulaziz urodził się w Kuwejcie i przyleciał do Stanów razem z rodzicami w 1996 roku. Po zakończeniu liceum mocno zainteresowało go MMA. Jeden z przyjacieli opisuje jego rodzinę jako normalną. Podczas gdy Abdulaziz nie miał żadnych powiązań z ISIS i nie był pod obserwacją, nagle w zeszłym tygodniu zamieścił na swoim blogu 2 wpisy, w których bronił rygorystycznych zasad islamu. Abdulaziz uczęszczał na uniwersytet w Chattanooga i ukończył go ze stopniem inżyniera. Nie wiadomo, czy miał powiązania z ISIS i nie wiadomo, czy zaatakował z pobudek związanych z religią i terroryzmem. Jednak kilka kont wspierających ISIS na Twitterze złożyło mu gratulacje za jego czyn.